Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie i nie tylko. No i w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie na temat jednej z wielu aktualizacji do kryptowaluty Ethereum, która miała miejsce dosłownie już wczoraj. No i tak... Akurat ta aktualizacja nazywa się Demerge i wprowadziła spore zmiany jeśli chodzi o rynek kryptowalut. No i w tym dzisiejszym odcinku omówimy sobie te wszystkie informacje oraz pokażę Wam taką sytuację, ponieważ też dzięki tej zmianie na tym Ethereum 2.0 no, mamy taką możliwość sobie tutaj dodatkowego zagabiania, więc tak to mniej więcej będzie to wszystko wyglądało w tym dzisiejszym odcinku. I przechodząc do rzeczy, akurat zobaczymy jak to wygląda z ceną, ponieważ tak, tak jak mówiłem, wczoraj odbyła się ta aktualizacja. No jak widzicie tutaj, no niestety cena spadła. Dużo osób spekulowało, że ta cena może poszybować w górę, a niektórzy też obstawiali, że spadnie. No i tutaj nawet jeśli chodzi o cenę Bitcoina, no to... Widzicie, że no, cena Ethereum znacząco jeszcze bardziej spadła w porównaniu do Bitcoina, ale my dzisiaj się cenami nie zajmujemy, tylko mówieniem sobie, jak działało kiedyś Ethereum i jak działa teraz. Ponieważ kiedyś generalnie Ethereum działało, no w sumie... Przed Przedwczoraj jeszcze na takiej zasadzie, że po prostu mogliśmy sobie kopać tą kryptowalutę za pomocą karty graficznej, no i tutaj też dużo osób właśnie sobie na tym zarabiało. No ale teraz ten model został no, troszeczkę zmieniony i od wczoraj działa on na zasadzie proof of stake. Chodzi tutaj o to, że my po prostu blokując swoje środki jesteśmy w stanie tutaj jakby. Kontrolować te transakcje i dzięki temu, jakby na tym zarabiamy. To jest taka opuszczona wersja. I tutaj też poza tym, że dużo osób no, uważa, że kryptowaluty, no, które się kopie przez to, że no tutaj te koparki kryptowalut zżerają dosyć dużo prądu, są no nie za bardzo dobre dla środowiska. To tak samo jeśli chodzi o samą sieć Ethereum, no to ona nie była za bardzo skalowalna, a na tej sieci tak samo powstało wiele różnych takich projektów. No i też jeśli chodzi o te wszystkie transakcje, no to poza tym, że jeśli chodzi o właśnie tą kryptowalutę, no to mimo wszystko te prowizje transakcyjne za wypłatę czy tam za przesył były naprawdę ogromne, to też to wszystko działało Wolno. dlatego też zmiana z tego proof of work na proof of stake przyniesie. Poza tym, że no dla górników, oczywiście, nie jest to dosyć ciekawa sytuacja. Ponieważ no jeśli ktoś ma kopaki kryptowalut, to będzie musiał myśleć, jaką inną kryptowalutę kopać i czy to im się będzie opłacało. No, ale ten los z górników, no to z tym na razie nie wiadomo, co będzie. Oni może sobie znajdą inne projekty, gdzie też będą mogli stale zarabiać, albo no tutaj po prostu jakby całe to kopanie kryptowalut już zostanie troszeczkę nieopłacalne dla tych niektórych osób. A jeśli chodzi o właśnie tutaj ten proof of stake, no to dzięki temu, tak jak mówiłem, będą szybsze transakcje i poza tym też będziemy mogli zarabiać, jeśli chcielibyśmy zostać takim specjalnym walidatorem. I dzisiaj Wam pokażę, jak teoretycznie możecie zostać takim walidatorem, jakie warunki tutaj należy spełnić, żeby w ogóle móc na tym zarabiać. No i tutaj taką łatwiejszą opcję dla początkujących, ponieważ myślę, że większość z Was, jak ogląda ten odcinek, raczej takim profesjonalnym walidatorem niestety jeszcze nie może zostać. Tak więc do rzeczy. Jeśli chodzi akurat o tutaj zasadę tego proof of stake. Tutaj, tak jak mówiłem, po prostu wy, jeśli chcielibyście być takim specjalnym, profesjonalnym, jak ja to tak nazwałem, walidatorem, musielibyście mieć minimum 32 Ethereum. A jeśli chodzi o cenę Ethereum, to na ten moment 32 Ethereum, no to to i tak będzie dosyć sporo, bo to tak jak wychodzi mniej więcej pewnie ponad 46 tysięcy dolarów, czyli no około 200 tysięcy złotych, jeśli ktoś chciałby tam zostać takim walidatorem, czy to jest opłacalne? Oczywiście to zależy. No jeśli ktoś ma taką wielką gotówkę, no to mógłby czegoś takiego spróbować. Chociaż tak samo są takie kary dla walidatorów za nieprzestrzeganie różnych zasad, więc też może się okazać, że na tym ktoś może więcej tracić niż zarabiać. Ale tutaj też jest dosyć ciekawe rozwiązanie, ponieważ jeśli chodzi o giełdę Binance, jest to taka specjalna giełda w sumie jeśli chodzi o kryptowaluty. Ja z niej też korzystam bardzo często i jest ona największą giełdą kryptowalut na świecie. Wprowadziła od dłuższego czasu już taką akurat opcję zarabiania na Ethereum 2.0, czyli po prostu Wy, jeśli będziecie mieli naprawdę bardzo małą ilość kryptowaluty Ethereum, no tutaj nie mówię nawet, że potrzebujecie jednego Ethereum, tylko potrzebujecie 0,0 0,01 itigium, żeby po prostu na tym zarabiać, więc to nie są jakby w ogóle wielkie pieniądze. No i to tyle w sumie. Tutaj też macie informację, że będziecie mogli zarabiać nawet te 5% akurat rocznie. Oczywiście tutaj ten procent jest zmienny. Nie potrzebujecie właśnie dosyć dużej ilości pieniędzy. Ja tak samo jeszcze przed właśnie wejściem tej aktualizacji demerge sobie tutaj skorzystałem z tego i zarobiłem no nieduże pieniądze, bo to pewnie wychodzi 5 dolarów. Zaraz też możemy sobie zobaczyć. Ale bo też nie stajkowałem dosyć dużej ilości. Zaraz tutaj sobie przejdziemy i pokażę wam jak to wygląda, mamy nawet jednego dolara, więc nie są to oczywiście miliony, ale ja miałem chyba bodajże z 30 dolarów, zaraz zobaczymy sobie na tym moim portfelu, no i też po prostu tutaj jeśli chodzi o to to Ethereum się zmienia na BETH tak, miałem 25 dolarów no więc nie dużo, ale mimo wszystko sobie coś tutaj dodatkowego zyskałem oczywiście jeśli chodzi o to BETH to w każdym momencie możecie sobie to akurat wymienić na dowolną kryptowalutę Możemy sobie to nawet na Ethereum z powrotem oczywiście wymienić. Ja tego nie będę za bardzo robił, ale pokażę Wam w tym momencie, że to działa. Wpisujemy sobie Ethereum i sobie na przykład wymienimy maksymalną ilość. No i jak widzicie, na ten moment jest taka różnica płynności, że to jedno BETH nie jest równe jednym Ethereum. Ale tak samo, jeśli to się zmieni, to możecie dodatkowo ewentualnie zarabiać na tej różnicy, bo może być taka sytuacja, że jedno BETH będzie na przykład warte 1,1 Ethereum więc to też należy o tym pamiętać. Ale oczywiście ja sobie tego nie będę wymieniał, ponieważ no ja sobie trzymam no taką dodatkową kwotę, te 100 zł, w sumie to nie jest jakaś tam wygórowana liczba, sobie kiedyś to wrzuciłem i sobie tam dodatkowe te Ethereum tutaj zarobiłem. Ja chyba też mam dostępne Ethereum, też naprawdę mam kwotę, więc idealnie ona jest dopasowana, żebym po prostu też mógł tutaj wrzucić dodatkową akurat te no minimalne środki w sumie na tą akurat opcję Ethereum 2.0, ale tak samo Wam pokażę, że to działa, więc sobie teraz dam, że z teraz i dodamy sobie te 0,0018 Ethereum i one się właśnie zamienią na BETH. Teraz oczywiście należy się zapoznać z tymi wszystkimi uwagami, ja tylko dopowiem właśnie, że tutaj już ta pierwsza faza Ethereum 2.0 się zakończyła, więc tutaj nie musimy czekać dwóch lat, żeby odblokować te środki, ponieważ tak jak mówiłem ten czy już został wykonany. I damy przy sobie oczywiście ten przycisk potwierdzić i w tym momencie tutaj sobie wszystko zaznaczymy i no nasze środki akurat zostały tutaj też już zamienione. Jeśli ja sobie oczywiście wejdę do mojego portfela spot to jak widzicie moje Ethereum znikło i mam to wszystko właśnie w tym BETH. Oczywiście też można zarabiać jeszcze Ethereum w inny sposób ponieważ tutaj są takie opcje jeśli chodzi o Binance'a z tego co pamiętam na oszczędnościach nawet jest Ethereum bardziej że ta kryptowaluta dostępna. Tylko że tutaj chyba ten procent wynosi około 1, zaraz zobaczymy sobie, bo nie jestem też pewien. Tak, Ethereum wynosi 1,8%. Dlatego, według mnie, lepsza jest opcja albo sobie tutaj nawet zablokować to na 120 dni. Tutaj teoretycznie macie troszeczkę większy ten procent, ale w tym momencie, skoro akurat to Ethereum działa właśnie na zasadzie proof of stake. To i tak według mnie najlepszym opcją jest skorzystanie właśnie z Binance Staking i Ethereum 2.0, ponieważ tutaj jakby ten APR oczywiście on jest zmienny, ale i tak jest wyższy od tych oszczędności. Dlatego tutaj ewentualnie jeśli ktoś chce, też możesz sobie dokładnie tutaj wszystko przeczytać. Ale tak samo jak ja już Wam mówiłem, już wyszedł demerge, więc te wszystkie akurat środki, które tutaj macie są odblokowane, ponieważ kiedy ja sobie tutaj w sumie włączałem ten staking na Ethereum 2.0. Tych środków teoretycznie nie mogłem wypłacać. Z tego względu, że tutaj, tak jak mówiłem, ta aktualizacja jeszcze nie była dostępna, teraz to wszystko już weszło, więc jeśli ktoś chciałby sobie właśnie wymienić ten BETH na ETH, to jest już taka możliwość i też dostajemy te zyski już dla siebie. No, więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o tą możliwość zarabiania. Oczywiście ona jest według mnie lepsza, jeśli ktoś no, nie ma 200 tysięcy złotych na koncie, bo no nie to jest dosyć duża kwota, żeby zostać takim walidatorem. Dlatego, no tutaj to jest bardzo prosta sprawa. Teraz oczywiście dla górników jest to troszeczkę niefajne, bo jeśli ktoś też na górce w sumie kupił wszystkie te no, karty graficzne, które no, kosztowały dwa razy więcej niż w rzeczywistości, no to niestety może mieć teraz ciężej. Ale jeśli ktoś z Was po prostu chciałby, no nie ukrywając, zainwestować w kryptowalutę Ethereum, no to też jest to dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ, no uznajmy, że na przestrzeni lat, jak tutaj to wszystko rośnie, to mimo wszystko też będziemy dostawali dodatkowe tokeny. Oczywiście zależy to, ile mamy tego Ethereum, bo im więcej mamy tego Ethereum, tym więcej tych tokenów jesteśmy w stanie sobie codziennie dostawać. Tutaj, tak jak ja pokazywałem na tych małych kwotach, no to nie były miliony kompletnie żadne, więc tutaj nie ukrywając, nie mam się czym za bardzo pochwalić. Ale w tym momencie, no uważam, że jeśli ktoś, no długoterminowo wierzy w Ethereum, to może też się zaskoczyć, jeśli po prostu właśnie skorzysta sobie z takiej opcji na Ethereum 2.0, będzie sobie stakeował tą kryptowalutę, będzie takim, można to powiedzieć, mini walidatorem. A w przyszłości, jeśli to Ethereum oczywiście wzrośnie kilkukrotnie na następnej hoście, no to też może sobie oczywiście sporo zarobić. A co do tego jeszcze, bo tutaj nie wspomniałem, jeśli chodzi o no, tą zmianę z Proof of Work na Proof of Stake. Teraz będzie też mniejsza podaż, będzie mniej tworzonych tych bloków Ethereum, więc w praktyce też może się okazać, że ta kryptowaluta będzie taką kryptowalutą jak Bitcoin, czyli kryptowalutą deficytową i no tutaj pamiętam, że jeśli chodzi o tworzenie tych nowych tokenów, to one są naprawdę zmniejszone w porównaniu, jak wyglądało to wszystko na Proof of Work. No i prawdopodobnie, jeśli jeszcze wejdą te inne aktualizacje, to niedługo możemy się spodziewać zdecydowanie mniejszych opłat transakcyjnych, jeśli chodzi o tą sieć. Tak więc w tym odcinku to byłoby na tyle. Tak samo zapraszam Was do rejestracji na giełdzie Binance. Link do niej znajdziecie w opisie. I tak samo na sam koniec jeszcze mogę Was zaprosić do dołączenia na serwer Discord, ponieważ na nim wszystkie nowe sposoby na temat zarabiania w internecie otrzymiecie jako pierwsi, możecie też zasubskrybować ten kanał. No i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!